Panie Janie, czy pan kibicuje? Cieszę się, kiedy no, słyszę ze sceny echa krzyków. Jest, prawda, no, ale niestety nie oglądam. Potem tylko powtórki. Na gorąco transmisji nie oglądam, dlatego, że my non-stop pracujemy, dzień i noc. I to jest ostatnia faza pracy, która przypadła akurat na ten czas euro. Pierwszy teatr jest lepszy od piłki nożnej? Nie wiem, czy jest lepszy. Piłka nożna to też jest teatr, to też jest gra, prawda? Nieomal dosłowna i też chodzi o jakiś rodzaj zwycięstwa. No, w grze w futbolu to jest jakieś bardzo wymierne. No, Polska-Grecja oglądałem pomiędzy scenami w Panu Tadeuszu, no bo dokładnie wtedy grałem. Byłem zdziwiony, że była pełna sala, więc okazuje się, że ludzie chcą przyjść do teatru, mimo że bardzo ważny mecz obok się toczył. To ja życzę w takim razie samych wygranych na teatralnych deskach. Dziękuję serdecznie. Będziemy zwyciężać.